Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Komórki macierzyste to przyszłość medycyny regeneracyjnej, a więc i wielka nadzieja dla chorych. Przekonany jest o tym dr Gabriel Bodek z Laboratorium In Vitro Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Dzięki prowadzonym od lat badaniom naukowiec wraz z zespołem dokonali pionierskiego odkrycia. Panie doktorze, już kilka lat temu wspominał Pan o tym, że komórki macierzyste to jest przyszłość badań, przyszłość nauki. Wasze 5 lat, które podsumowaliście niedawno, potwierdza tę tezę? My w naszych doświadczeniach opieramy się na dojrzałych komórkach macierzystych, a więc komórkach, które, jak głosi teoria, występują niemalże w każdej tkance naszego organizmu. Wyjaśnijmy dokładnie, panie doktorze, co udało wam się odkryć. Gdzie zlokalizowaliście te komórki macierzyste? My komórki macierzyste zlokalizowaliśmy w endometrium, czyli w błonie śluzowej macicy świni. A dlaczego świni? Ponieważ świnia jest takim doskonałym zwierzęciem modelowym. A przede wszystkim świnia jest bardzo bliska filogenetycznie człowiekowi. Jakie wasze odkrycie może mieć zastosowanie w medycynie? Gdzie te komórki macierzyste mogą zostać wykorzystane? Taka komórka, która jeszcze nie wie, czym w późniejszym okresie się stanie, może zmienić się na przykład w komórki skóry, może się zmienić w komórki włosa, oka, chrząstki czy kości, tak? I dzięki temu, że możemy w ten sposób je w jakiś sposób modelować, one mogą posłużyć w przyszłości jako potencjalne komórki wspomagające na przykład przy przeszczepach, czy nawet w ksenotransplantacjach, czy przeszczepach międzygatunkowych. Panie doktorze, 5 lat pracy za wami, jaki kierunek teraz? Gdzie te badania, w jaką stronę będą zmierzać? Kolejnym etapem będzie teraz jakby nasze badania są nakierowane na zwiększenie wydajności izolacji, to raz, a dwa, cały czas badamy mechanizmy, które powodują, iż te komórki macierzyste w tym endometrium nadal pozostają i różnicują się tylko w dane komórki danej tkanki. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv